Witam. Jakieś 2-3 dni temu Tomek Terka rzucił pytanie. Problem rzucił. Odpowiedz mi, tak powiedział, filmem albo w komentarzu, czy lubisz słodycze i czy masz w domu pod ręką zawsze słodycze. No więc Tomku, no tak jak każdy, lubię słodycze, bardzo lubię. Kiedyś łykałem je no całymi garściami, ale od kilku lat mam nadwagę, dużą nadwagę, około 15 kilo. Walczę z tym jak mogę, a więc zero kalorii. Staram się nie łykać kalorii, ale to wiesz, no starać się można. Inna sprawa, czy to wychodzi, to się udaje. Więc cukier i tłuszcz prawie zero dostaw, zero łykania cukru, zero łykania tłuszczu. To najbardziej kaloryczne. Trochę tam skrobi to jednak muszę łyknąć, bo wiesz, bo skrobia chleb, kaszę, coś to ciasto, to jednak wnosi oprócz kalorii. Tam jeszcze przebłonnik, jeszcze bardzo istotny dla organizmu. No i sód, no i potas i coś tam jeszcze jest. Ale słodkości staram się nie używać, chociaż wiesz, no to tak się mówi, staram się. Ja czasami sam oszukuję siebie, że nie, ja to nie. A potem sięgam łapą po batonika gdzieś tam w sklepie. No to jedna sprawa, batoniki, których jednak no, staram się unikać, unikam, ale nie zawsze wytrzymuję. Nieraz tam fundnę batonik jakiś. A drugim nurtem to są ciasta. Ja uwielbiam ciasta wszelakie. Tutaj kupuję w moim Tesco, raz w tygodniu kupuję takie ciasto z cukierni Oskroba. To jest gdzieś tam pod Warszawą i Oskroba robi taki piernik staropolski. Taka porcja chyba półkilowa. Tam cena jest, no nie wiem, niecałe 6 zł chyba. I to mi na tydzień. No, staram się mieć chociaż z tydzień. Ale no, czasami też nie starcza na tydzień. No ale no, to są właśnie te kalorie, ten cukier, których staram się nie wchłaniać. I czasem potem mam do siebie też żal, że jednak nie zjadłem coś tam. Takie ostatnio fopa popełniłem u mojego kolegi, u Marcina w Busku byłem. Żona Marcina zrobiła ciasto, ale pyszne ciasto, takie coś ptysiowate, takie z dużą ilością kremu. No nie ptyś, tylko to się nazywa, no nie wiem, jakaś tam ciasto z dużą ilością kremu. No i niestety odmówiłem. Wiem, że było tej pani przykro, że nie chce, ale no wiesz, no to trzeba stanowczo albo się odchudzam i unikam słodkości, albo no, nie mówię sobie, że się odchudzam, bo się nie odchudzam. I potem w domu, tak sobie już mówiłem, sam do siebie, cholera, no raz to mogę iść to jednak, bo chociaż na próbę, chociaż tylko dla tej pani trzeba było zrobić 2-3 kęsy, maleńki kawałeczek i pochwalić to ciasto. Także słodkości lubię, ale też unikam. Czasem nie wiem, co jest dla mnie gorsze, czy jeść, czy unikać, bo jedno rodzi jakieś tam stresy, drugie też. To tyle, Tomku.